Siemanko, z tej strony MJack i dziś jesteśmy tutaj z panem Wiaderkiem znowu w Dying Light'cie. Jestem najlepszym krainem na świecie, nie musisz czytać. No, world's best krain. Najlepszy krain na świecie. No. Definitywnie. No 100%. No leci 100% spam. Mogę wejść do ciebie? Nieważne. Ogólnie dawno nie graliśmy w sumie w Dying Light, zwłaszcza ja. Bardziej ja niż Zucato, ale no. To co? Daj mi jakąś broń. Nie, już właśnie odbieram kwity na broń. Kwity na broń? Tak, bo brałem cię w evencie. I po prostu dostałem już nagrody. Ogólnie w skrócie. Ten uczuć, kiedy znasz jakieś 20% całej fabuły. Ale musisz nadzierać jeszcze raz, bo była ci wskazana i część nadzierania, a swoich widzów szanujesz. Tak. Dlaczego ja nie mam napisów? Gdzie są napisy? Zdecydowałem się na to, bo nie ma innego wyjścia. Jak nie dostaniemy antyzyny od Raisa, ludzie zaczną mierzyć, prawda? Poznałam Amira tuż po wybuchu. Broń tu masz. Nie znaliśmy się długo, ale to był najlepszy i najszlachetniejszy facet. Biorę. Włączyłem napisy, bo będzie lepiej ogarnąć ludziom, co mówią. Naprawdę doceniam, co dla nas robisz. Ja... Jade, słuchaj. Pogadamy, jak wrócę z antyzyną, dobra? Dobrze. Postaraj się wrócić w jednym kawałku. Wait. Ostatnia nadzieja. Zmieni to na rurę wodociągową. O. Profesjonal. Nawiązanie do Dying Light'a drugiego. Czyli my mamy jechać tam do tamtego punktu, tak? Pomarańczowego. Ja już zapomniałem jechać. Jak to... No chodziło mi takie stwierdzenie jechać, czyli że no podążać. Zapomniałeś Polsia język. Ładnie się zjebałem. Nieważne. Ja też. Szczerze powiedziawszy, te zombiaki względem tego, jak ostatnio oglądałem Resident Evil 3, to straszne nie jest. Ale stara gra, jakby nie patrzeć. Resident Evil 3 Remake to jest świeża gra. A ta gra ma 5 lat. No właśnie, więc jak na 5-letnią grę, to i tak mrozi krew w żyłach. A jeszcze wychodzi dwójka. Tylko dla co? To nadierwamy, żeby to nadrobić. Cieszę się, że już po nich. Dziękuję. Nie ma za co, typiarze, spokojnie. Dziękuję. Tak, ona za mnie. Ja nic takiego nie używałem, a ty jesteś tak daleko ode mnie. No bo jeszcze broniłem jakieś typiarze od napastników. Rozumiem. Jestem przykładny chłopiec. Jak raz w życiu nie używasz haku, to jest coś nowego. No... Chciałem ci dorównywać, ale... Raczej dać mi... Zniżyć się do twojego poziomu. Raczej dać mi dorównywać tobie. No mówię, zniżyć się do twojego poziomu. Ale jak widać, nie udało się za bardzo. Wkurwi mnie za to, że chciał mnie złapać. No to biegniemy. Ogólnie też, Zucato, mam do ciebie pytanie, bo w sumie... Nie wiem... Czy będziemy wycinać takie fragmenty, jak na przykład teraz biegamy, czy nie? To jest twoja decyzja artystyczna. No bo zależnie od tego będę albo... Okej, Rahim, jestem. ...opowiadał o tym, co się aktualnie dzieje, prawie zdechłem. Do nich jest kiepskim pomysłem. Łatwo dostać kulkę. Życz mi powodzenia, mały. Powodzenia, ziom. Przyda ci się. Myślę, że ten... apteczek. Aha, dobra, już mam. Myślę, że to nie jest dobry pomysł taki, że wycinać otoczenie. Jak walczymy ze zombiakami, to mimo wszystko nadal biera. Co no tak, taki port, gdzie chodzisz po korytarzu, nic się nie dzieje, a Bandi za tą chodzi. No, Boris jest bardziej taką grą, w której trzeba wycinać taki fragment. Dobra, z drogi idę tam. Nie strzelaj! Nie strzelaj, jestem tu miejscu. Dobra, czego kurna
Przyszedłem dobić targu. Jakiego targu? Takiego, jakiego dobija się z Raisem. Dobra, po prostu mnie wpuść. Dobra, przypuśćcie go. To może być nawet zabawne. Już dawno jestem w środku. Halo. Idziemy. Witaj, przyjacielu. I cutscena. Siema. Jak długo się przyjaźnimy, Osman? Przyjaźnimy się od bardzo dawna. Dlatego też tak mnie zaskoczyło, że chciałeś okraść mnie! Czy ja cię już gdzieś nie widziałem? Dam ci teraz wybór. Bardzo prosto. Prawa ręka czy lewa? Lewa! Nie patyczkujesz. Moja lewa czy twoja lewa? Widać, że przychodzisz z wieży. Czego chcesz? Chcę dobić targu. Targu? Za antyzynę pewnie. Przycisnęło was. A co oferujesz w zamian? Twoje usługi? Twoją lojalność? Potrzebne mi jest i to, i to. Gadaj z Karim. To jeden z naszych. Zrób to, co ci powie. A Raiz zastanowi się, czy dać wam trochę antyzyny. Rozumiesz? Chyba nie mam wyboru. Domyślny. Ron się. No chodź tu, panie. Chciałem to podnieść, ale już mnie pozwala. Dobra, spierdol się. Masz lepszą broń. Jesteś dosłownie śmieciem, jakby nie patrzeć. Rozmawiałem z Raisem. W sensie, kto? No ty, no bo masz to pudło na łbie. No tak, czy jestem śmieciem i co w tym odczepczego? No, cześć, jestem Hemdziak, a to mój przyjaciel Zukato. Jestem śmieciem. Gówno. Jesteś wreszcie. Rais mówił, że przyjdziesz. Jestem Karim. Crane. Amerykanin. Mam wujka w Stanach, w Teksasie. Jesteś z Teksasu? Jesteś kowbojem? Jestem z Chicago. Dobrze, panie Capone. Będziemy w stałym kontakcie radiowym. W ten sposób będę mieć pewność, że idziesz tam, gdzie powinieneś. Czyli gdzie dokładnie? Wleziesz dla mnie na wieże antenowe i powłączasz modulatory krótkofalowe. Większość moich ludzi jest zbyt wolna, gruba lub nawalona, by wspiąć się na wieżę i nie skręcić sobie karku. Jak to zrobię, dostanę antyzynę? To umowa między tobą a Raisem. Ja się nie będę wypowiadać w jego imieniu. Po prostu nie spieprz tego. On źle znosi rozczarowania. Zauważyłem. Wolałbym jednak obie ręce zachować w całości. Myślę, że przydadzą się obie. Obierą się? A gdzie było wyjście? Kiedy nawet płynie? Zbliżenie na mapę powinno teraz być, jak ty tam błądzisz, a ja stoję dawno przy drzwiach. Mów mi, jak mam montować. Mów mi, jak mam montować. Jestem wolnym montażystą. Przynajmniej to takim mam garnulet. Tak. Ta. Bye! Miło było, ale się skończyło. Ja chyba się zbadowałem. Jup. Czemu on ma kurwa karton na łbie, w sensie taki ten minecraftowy, whatever. Bo jest event. I to jest minecraftowe zombie, tylko z Unturned. Wygląda trochę jak Robloxowe bardziej. A to jest styl Unturned. Nie wiem, co to jest. Szkoda, że tego podnieść się nie da. Mam skin. A może i znam Unturned? To pewnie źle wymawiasz tą nazwę, to dlatego. Wow! Jestem z panem, czego się spodziewałeś? Pip, 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 pip! Crane. Raportuj. Spotkałem Raisa. Nie ma wątpliwości, że to Sulejman. To psychopata. Z
bezwzględnego polityka zmienił się w pieprzonego wataszkę. Czy wiesz, że pracujesz dla nas? Nie, wziął mnie za kolejnego gościa z wieży. Właśnie odwalam za niego brudną robotę, za którą ma mi dać antyzynę. Zrozumiano. Dalej wykonuj jego polecenia. Pamiętaj, potrzebujemy tego pliku. Super. Bez odbioru. To się nazywa profesjonalista. Super. Yeah, boy. Zawsze o tym marzyłem. Też o tym marzyłem. Pracować dla psychopaty. Haha, teraz śmieszna ciekawostka. Psychopata pracuje dla mnie. Ciekawe było. No, ciekawe. Nie tylko Raiz na tym skorzysta. Być może, ale cesarz musi kontrolować swoje imperium. Cesarz, o kurwa, dwa grubasy z wielkimi młotami, spierdalam. O czym mówisz? Już o nic. Jestem przy pierwszej antenie. Jeśli antena nie ma zasilania, musisz je włączyć. W małym budynku u podstawy nadajnika znajdziesz łącznik. Panu mówimy, do widzenia. Kurwa, a mi mówimy, nie żyjesz. Też umarłeś? Nie. Okej. Okay. No kurwa, oczekiwanie na pozostałych graczy, naprawdę? I ninjarze czekają na ciebie. No. B. Czyli po prostu nie miałeś opcji mnie strzesić. Ja cię subem. Bardziej wyleczyć. Okej. Wrzeszczę, bo jakiś zarażony popapraniec z flakami zwisającymi z gardła właśnie się na mnie zżygał. To cię tłumaczę. Ale akcja. On mi strzałę zabrał, o. I na górę. Czy naprawdę moja postać, kiedy atakował mnie zombie, zamiast mówić spadaj czy coś takiego, to mówił get off? Czy oni naprawdę nie przetłumaczyli tej ścieżki? Nie, to masz bugę. Po prostu zbadował ci się dźwięk. No get off mi mówił. Mi normalnie mówił, że spadaj. Nie, mi mówił get off, ale dobrze. Ty będziesz u góry? Nie. U dołu na razie odpaliłem to. A, bo nie wiem czemu ja zacząłem się spinać jak dzban. Jak zawsze. Nawet na mnie nie poczekasz. Co to mówiący, że poczeka? Emdziak, nawet na mnie nie poczekasz. Teraz to się tylko tłumaczysz. Tak, bo zutat tylko się tłumaczy. Czemu ja mówię... Ja zacząłem myśleć o sobie... Wejść się wyżej. Normalnie. No jak kuźwa normalnie. Czy serio? Nie podoba się ogarnąć jak wchodzić po wieży. No, kurwa, przed chwilą tu próbowałem wejść i nie działało. Aha, i się spierdoliłem na sam dół. Dobra, 3000 lat później. Kurwa, będę się tu wspinał pół roku. Dzień dobry. Będę się tu pół roku wspinał, bo ja kurwa nie grałem w Dying Light już dawno. Panu, po drabinie polecam. No, drabina na jedno wychodzi. Spinaczki. Na jedno wychodzi. No i teraz są tutaj te słupki magiczne. Można się wspinać. Dobra, Zuka, to przestań się popisywać swoją siłą. Bardziej się zliczowałem, ale okej.
Tak, jasne. Każdy się tak tłumaczy. Nie spierdol się, głupia postaci. Co? Nie, ta postać się prawie spierdoliła. Panie Majster, otwieraj. Czym ja to otwieram? Ty to otwieraj. Majster. Szlak by to. Karim, ktoś dążył to rozebrać na części. Nie ma tu czego włączać. Zaś mi się tak długo tu wspinać tylko po to, żebym stąd szedł? Nie, musisz zjechać po lince. Aktualnie zleciałem na dół. Rozumiem, samobójstwo, depresja i tak dalej. A wiesz, to smutne? Chciałem wejść na samą górę, bo tam przecież jest ten... Jak to się wabi? Znajdźka. Znajdźka. Ja ją kiedyś zebrałem za pierwszym razem, jak nagrywaliśmy te 20 parę procent fabuły całej gry. Tak, panie i panowie, 25% całej gry jest do przejścia na nowo. Nie 25%, mniej mieliśmy. Nie, mieliśmy 20 coś procent, bo ja się wtedy jeszcze do ciebie śmiałem, że dość szybko nam idzie ta fabuła, że już mamy jedną piątą za sobą. My po tamtych kilku, po tych dwóch czy trzech takich dłuższych nagraniach po 2 godziny mieliśmy tam 20 parę procent. Niestety, nie mieliśmy. Pamiętam. Nie, mieliśmy 20 parę procent. 20 na pewno mieliśmy. Po prostu nagrywajmy jedną misję taką, typu teraz jeden wątek na jeden odcinek i odkład wyjdzie po 20 minut i tyle. Przecież to jest gra na 20 godzin. No wiem, że to jest gra na 20 godzin. Karim, co jeśli drugi przekaźnik będzie zepsuty? Pomyśl sobie, co zrobisz, jeśli zawiedziesz Raisa. Prawidłowa odpowiedź brzmi, zginiesz paskudną śmiercią. Co osoba nam potem chyba trochę zwalnia, ale... Czy możesz nie prowadzić za nami tych typiarzy? Ja rozumiem, o co ci chodzi. No to, że widziałem na mapie, jaki wpływa, gonił cię jeden. Ale nas zgubił, jest tępy. Ale gonił nas przez ciebie. Tępniejszy ode mnie. Ale on jest tępniejszy ode mnie. Słuchajnie. Tępniejszy, tak, na pewno istnieje taka odmiana słowa. Nie tak bardziej tępy. Tępniejszy. Mówię przecież. Chcemy się z wami bawić. To jest ten... Co było? Zombiek? Wiem, ale... Zliczyła się jego animacja, tak śmiesznie. No to nie wiem, to już nie moja sprawka. Jestem przy drugiej antenie. Płot jest pod prądem. Chyba ktoś jest w środku. Pomocy! O. Naprawdę? Spinaczka V2. To ulubione zajęcie w tej grze. Co jest? Coś mi się dziwnego odpaliło. No i jak ja mam teraz tam wejść niby? Serio? MG, czemu masz z tym problem? Kurwa,
Bo nie grałem może w Dying Light tak już prawie pół roku. Ale gdzie ty jesteś? Muszę się do ciebie zniżyć. Bez kontekstu. Nie musisz się zniżać do mojego poziomu. Dzień dobry. Prawie się zabijałem, ale... Dzień dobry. No dobra. Tak. No co, nasze typowe pożegnanie. No dobrze, zawsze sobie mówię, że jest ciekawe. No tak. Śmieszna ciekawostka. Tak, bo dzisiaj noc dobry, ja bym ode mnie to podchwycił. No jakoś tak mi przyszło. Bo ja często się wysławiać nie wysławiam. No właśnie, teraz. No tak, dokładnie. I tworzę nowe słowa i nowe odmiany. Tępniejszy. Gdzie teraz? Tam? Tu. Prawie zleciałem, ale dobrze mi nawet z tym. Samobójstwo. Nie, nie warto było. Zlecisz jeszcze raz na głupi lej. Przez osobę, która steruje tobą, czyli przeze mnie. Gdzie teraz wygromy? Nie wiem, spadłem. A, coś tak czułem, ale miałem złe przeczucie co do tego pomysłu. No, czekam tu na pana. Spokojnie, czekaj. Właśnie drugi raz zdechłem podczas pierwszego odcinka. Nagranego po dłuższym czasie. Rozumiem, to ja to otwieram, żeby nie przedłużać. Nienawidzę tej gry. Oby było warto. Hej Karim, drugi przekaźnik już podłączony. Czy wszystko działa? Słyszysz mnie? Głośno i wyraźnie. Dobra robota. Wiesz jak wrócić, nie? No wiem. No wiem. W ogóle ci mają wyjebane tutaj siedzą sobie. No, więc tak. Idzie na nas horda zombie, do której ja sobie bardzo chętnie postrzelam z nudów. Ty. Jestem bardzo inteligentnym człowiekiem, nie? Tak. Więc ogólnie to by było tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. W ankiecie dowiedziałem się, że bardzo wam brakuje Dying Lighta, więc w sumie głównie dlatego uruchomiliśmy tą serię od nowa. I mam nadzieję, że jesteście z tego powodu bardzo uradowani, bo my tak. Więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach, materiałach, live'ach, coverach. I... Cześć! Do widzenia.